Nie doceniam pustych inicjatyw. Widzę pełno różnych alternatyw. Podważę każdą myśl, wartość czy imperatyw. Imię, mów mi, detektyw negatyw. No witam. Wiesz, która jest godzina? O kurwa, 11. Wynika z tego, że albo budzik, albo jego właściciel jest mało skuteczny. Czyżby wzniosłe plany poszły na marne? Nic mi się nie chce. To co? Śpisz? Nie, już tak z 10 godzin śpię, także więcej już i tak nie ma sensu. Chciałbym się do niej przytulić. No tak, straciłeś konkretny kawałek siebie. Życie bez niej już nie będzie takie samo. No tak. Nie wiem, czy dasz sobie radę. Więc powtórzę. Jaki masz plan? Nie wiem, prześpię się jeszcze 15 minut. Te 15 minut nie zmieni twojej sytuacji. Nie będziesz bardziej wyspany. Dzień dobry, ponownie. Która jest? Jest 14:20. Jezu. Jak to się stało? Więcej godzin mi nie trzeba. Co nie? Słuchaj, nie będzie łatwiej. Będzie coraz trudniej. Jesteś pewien, że nie chcesz tego zrobić? Nie umiem. Przed śniadaniem? To najpierw zjem śniadanie. I co, usłyszałeś coś przełomowego? Nie do końca. Nie mogłem się skupić za bardzo. Czyli kolejne 2 godziny zmarnowane? Ksiądz powiedział coś ważnego. Więc? Co zamierzasz zrobić? Zobaczysz. Zamierzasz do niego zadzwonić? No tak. Wiesz, jak to egoistycznie wygląda z twojej strony? Nie odzywasz się przez kilka miesięcy i nagle... Bez przyjaciela sobie nie poradzę. Pierwsza wiadomość od ciebie to mam problem, posłuchaj mnie. No wiem. Do kogo? Do brata? Do przyjaciela? Do kogo? Na brata się wydarłeś, że niszczy twój związek, a przyjaciela odrzuciłeś, bo... No bo związek. Zastanów się, czy jeszcze bardziej ich od siebie nie odrzucisz. Nie wiem. Może faktycznie nic nie ma sensu. Ale co można lepszego zrobić? Znasz moją wizję. No tak. Znasz moje argumenty. Tak, i są niezłe. Więc co zamierzasz? Czas ucieka, a ty stoisz w miejscu. Wiesz, co to znaczy? Że się cofam. Chciałbym, żeby to było. Przestań się mazać. Dobra, no to dzwonię. To jest ostatnia szansa, żebyś jakkolwiek wyrwał się z tej beznadziejnej sytuacji, w której jesteś. Naprawdę chcesz ją w taki szybki sposób zaprzepaścić? To co robimy?
Masz jakiś pomysł? Zaplanuj tę rozmowę. Spróbuję napisać to, co bym chciał powiedzieć. Okej. Próbuj. Pomożesz? Z przyjemnością. No to chodź. Zacznij od tego, że życie kompletnie ci się posypało. Potem możesz napisać o tym, jak bardzo jesteś beznadziejny i że twoja ukochana zostawiła cię i zdradziła. Jak to szło? Ona była nie do końca w porządku. Wiem, że beznadziejnie to wygląda. Chciałem z tobą pogadać, bo liczę na ciebie i że mi pomożesz bez żadnego powodu. Bez sensu. Wiem, że jestem do niczego przyjacielem i w ogóle do niczego człowiekiem. Wiem, że lepiej, żebym się zabił, bo nic dobrego mnie tu nie czeka. A teraz jest jeszcze szansa, że ludzie mnie zrozumieją, bo jak zrobię to później, to pomyślą, że się poddałem, a nie, że coś mnie przerosło. Dowiedzą się, jakim jestem żerującym pasożytem, śmieciem. Lepiej bym tego nie mówił. On, to on. Rozłącz się. Dlaczego? Halo? Cześć, dawno się nie odzywałeś. Cześć. Wszystko okej? Wiesz co... To już wiemy, że nie za bardzo. Słuchaj, wiem, że nie gadaliśmy jakiś czas. Chciałbym cię przeprosić za to. Wiem, że beznadziejnie to wygląda. Chciałem z tobą pogadać, bo liczę na ciebie i że mi pomożesz. Wiem, że nie masz żadnego powodu ani sensu. Wiem, że jestem do niczego przyjacielem i w ogóle do niczego stary, człowiekiem. Poczekaj. Po kolei, bez takiego smęcenia. Zerwałeś z nią? No tak. No to w końcu możemy sobie to powiedzieć. Ona była naprawdę toksyczna i zła dla ciebie. To musiało się stać prędzej czy później. Możliwe, ale brakuje mi jej. Słuchaj, ja wiem i naprawdę cię rozumiem. Znam ciebie i znam twoje podejście do takich rzeczy i naprawdę ciężko mi jest sobie wyobrazić, jak teraz musisz cierpieć. Tak, wieczny kawaler akurat to rozumie. Ale słuchaj, to nie jest koniec. Daj sobie czas. Może zmienisz pracę. Właśnie mnie wylali. O. No to już masz powód, żeby znaleźć coś lepszego. Nie do końca wiem, jak trafić do twojego świata, więc powiem ci wprost. Szukamy kogoś na magazynach. SMS-em wyślę ci maila. O. Wyślesz na nią CV albo nie. Decyzja jest twoja. Dzięki. A co tam dzisiaj porabiałeś? Użalałem się nad sobą, zmęciłem jakie moje życie i ja jestem beznadziejny. Wiesz co, byłem w kościele. Spoko, może tego ci teraz trzeba. Fajnie. A coś ciekawego powiedzieli? Usłyszałem jakieś takie zdanie, które trochę mi pomogło dzisiaj. Właśnie, że człowiek nie jest w stanie sam dźwigać swojego krzyża. Aha, no. Czaję. No. I jakoś to do mnie trafiło dzisiaj. Do niego nie bardzo. Wiesz, jak jest teraz kiepsko, to może bym wpadł do ciebie jakoś na tygodniu. Pewnie. Pogadamy, napijemy się czy coś. Pewnie, to nie wiem, jutro? Tylko wiesz co, jutro nie. Jutro akurat mi nie pasuje. No dobra, no to pojutrze? Pojutrze, spoko. Okej, okay, super. Będzie cię dobrze... Dobrze cię będzie w końcu zobaczyć. Może bądź chociaż trochę przyzwoity. A u ciebie jak? O, dzięki, że pytasz. No to... No tak. Wow. No to super. Dobrze zadzwoniłeś. Dobra, no to do zobaczenia. Do zobaczenia, Marcin. Cześć. Co, nic nie powiesz? Ty mnie chyba nie doceniasz. W sensie? To co zamierzasz dalej? Pewnie będę powoli się szykował do spania. A ci się już tak napracowałeś. No nie do końca, ale... No dzisiaj jest niedziela, więc... Nie chcę nic mówić, ale wczoraj mówiłeś, że dzisiaj zaczniesz.
No wiem. No ale... jestem krok dalej. Dzień bliżej. Co przez to rozumiesz? Bliżej śmierć. Zastanów się nad tym. Wiesz, że czas ucieka? Wiem, czas ucieka. Wiesz, że dzisiejszy dzień, jak to ładnie ująłeś, jest do kosza? Cały dzień polegał na tym, że spałeś, a później zaczekałeś, aż twój znajomy do ciebie zadzwoni. I to jest krok bliżej. Weź w końcu odpowiedzialność za siebie. Jesteś singlem bez wyboru. Nie masz pracy bez wyboru. Jesteś nikim bez wyboru. Tak. Czas ucieka. Naprawdę to wiesz? Bo jakbyś to wiedział, to byś wstał i się ogarnął. A nie udało, że poczyniłeś wielki krok, bo ktoś do ciebie zadzwonił. Ale... trochę pokory. I ogarnij się w końcu. No dobra. Jaki masz plan na jutro? Zapisz. I zrób go. Zwłaszcza plan na tą rozmowę. To jest jedyna twoja szansa na jutro. Dobra. Dzięki. Jutro będzie tak samo ciężko. Może nawet ciężej. Jutro wstanę wcześniej. O 8:00. To się nie uda. Nie wiem, myślę, że maks 11:00. No wiem, że to nie jest wcześniej, ale... nie muszę mieć swojego krzyża sam. Co przez to rozumiesz? Przestań! Zaraz się od ciebie odwróci. Tego chcesz? Masz lepszy pomysł. Twoja sprawa. Nie zasnę tak szybko, jak parę godzin temu wstałem. Więc? Porobię może coś do tej pracy. W końcu jakaś odpowiedzialna decyzja. Jeszcze tylko jedna rzecz. Jaka? Pomożesz mi z tym? Pewnie. Sam sobie nie dam rady tak dobrze. Coś pomogło? Coś pomogło. Dobra. No to zaczynajmy. No to zaczynajmy.